Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj zaczniemy modelować ten element. No i od razu powiem, że postanowiłem, że podzielę te tutoriale na kilka mniejszych lekcji, ze względu na to, że jakbym miał modelować to wszystko za jednym razem, to by trwało to ze 3, od 3 do 5 godzin, a wątpię, żeby ktoś miał tak naprawdę siłę, żeby to wszystko robić za jednym razem. Dlatego też dzisiaj wymodelujemy tylko ten element, więc przejdźmy do modelowania. Jak widzimy na naszym blueprincie nie ma zaznaczonych tych elementów, więc tutaj można robić albo na oko, albo posłużyć się jakąś dobrą referencją. Ja taką referencję mam. Jest to dokładnie ten obrazek. Jak widzimy, tu mamy dokładne rozmieszczenie wszystkich świateł, także nią się posłużymy. Jak widzimy, wymiary są 1600 na 1200, ale jak wcześniej w poprzednim tutorialu mówiłem, to są bardzo duże wymiary. Dlatego też stworzymy 800 na 600. Nie, 600 na 800. 800, ok. Przeciągnijmy nasz blueprint, znaczy naszą referencję. Ok, no jak widzimy, może na tym obrazku będzie lepiej widać, tutaj są takie wgłębienia i to jest oparte na kole, ale jakbyśmy mieli modelować to za pomocą cylindra albo tuby, to byłoby naprawdę trudno i ja pokażę Wam, jak to zacząć modelować, bo to jest, powiem, że dość, wydaje się, że to jest bardzo proste do wymodelowania, ale jednak trochę przystwarza problemów. Dlatego ja pokażę Wam dość nietradycyjną metodę. Na początek bierzemy plane'a. Tak, plane'a. Wiem, że to dziwnie wygląda, jak mamy tworzyć koło, a bierzemy plane'a. Ale okej, bierzemy plane'a, tniemy go na 24 segmenty. Konwertujemy do editable poly. I zaznaczamy co drugi segment. Przydałby się jakiś w ogóle skrypt, żeby była możliwość zaznaczania co drugi element, no ale jeszcze takiego nie znalazłem. Ale dobra, wracajmy do modelowania. Bierzemy chamfer 0.2, może 0.1. Jeszcze tak patrzę, czy nie jest za szeroko. Się kończy tutaj. Jest delikatnie za szeroki, także tutaj zeskaluję, żeby już nie tracić tego, co zrobiliśmy. O, mniej więcej tak. Teraz musimy zaznaczyć znowu te linie co drugą, pomijając te końcowe. One nam nie są potrzebne. Okej. Przesuńmy naszą referencję do tyłu. Okay. Perspective. I teraz pociągniemy po prostu do tyłu. Okay. Jak widzimy, mamy już coś podobnego na kształt. Teraz przetnijmy to wszystko wzdłuż. Dajmy może 6 razy. Okej, okay. Szóstka wygląda ok. I teraz nałóżmy modyfikator FFD, najlepiej potrójnego. Po prostu pociągnijmy to do tyłu. Ok, mamy coś takiego. No ale no dalej to nie przypomina koła. Więc teraz konwertujemy do editable poly. Ok, teraz musimy stworzyć cylinder o takich wymiarach jak nasze to koło, nasze światło. No, obstawiam, że to będzie coś takiego. Długość jest nieważna, to jest mało istotne. Zaznaczamy naszą wewnętrzną część lampy. Przechodzimy do Command Objects. Bierzemy Boolean i wybieramy nasz, na nasze koło.
Jak widzimy, mamy zaznaczone intersection i to nam wycina idealnie kształt tego obiektu. Ale jeszcze cofnijmy się o jeden krok i skopiujmy to jeszcze raz, bo nam będzie potrzebne. No i tak jak mówiłem, bierzemy po prostu i mamy tu idealny okrąg. Ok. No ale z tego już jakbyśmy mieli robić dalszą część, czyli tą, to już z tego nie raczej nie będziemy robić, bo ze względu na to, że tu są chamfery i są nieostre, nierówne krawędzie. Dlatego po prostu ten obiekt już tak zostawiamy i po prostu możemy jeszcze spróbować nałożyć smoofa, okay. I auto smooth albo delay, convert to double poly, dajmy smooth. Mesmo sobie też spokojnie daje radę, także zostawiamy tak jak jest. Teraz wracamy do tego cylindra. Ok. Jak widzimy, troszeczkę za bardzo zeskalowałem to wszystko. Ale to wystarczy tylko użyć scale toola i będzie wszystko ok. Dobra. Musimy stworzyć. Po prostu skonwertujmy to do editable poly. Ok, usuńmy te poligony. Tu jest to. Ok, weźmy tak mniej więcej. I delikatnie, to ma być takie delikatne wypchnięcie. No może troszeczkę większe. Coś takiego. Wyznaczamy borderem tą krawędź, dajemy extrude, tutaj 0, tutaj minus 1. Ok, pociągniemy jeszcze do tyłu i extrude jeszcze raz. Extrude minus 1, to się. Ok, i mamy tą krawędź, ale ona jest stała w ząbkach. Więc zaraz, czy ja to dobrze robię. Nie, źle robię. Trzeba wrócić. Extruda jednak damy na 1 i tutaj ekstrudujemy. Teraz weźmy linię, zaznaczmy jedną wewnętrzną część. Ring, dajmy connect. Przesuwamy bliżej krawędzi, o mniej więcej coś takiego. Teraz zaznaczamy zewnętrzną część, dajemy loop. Ok, mamy zaznaczone dwie linie. Trzymając Shift zaznaczamy poligony. Dajemy Detach as a clone. Tą linię w naszym modelu możemy usunąć, żeby nie marnować poligonów. Ok. No i mamy po prostu taki wycinek. Może go na razie wysunę. Ok, mamy taki wycinek. Teraz z niego musimy wyciąć takie ząbki. Jak to zrobić? Musimy nałożyć po prostu turbo smoofa, najlepiej podwójnego. Ok, converted double poly. Usunąć te linie wzdłuż, bo nie są nam potrzebne. I teraz po prostu musimy zaznaczać co drugi poligon. Troszeczkę z tym czasu zejdzie. Tak jak wcześniej wspominano, przydałby się skrypt, który zaznacza wam, nie wiem, linie, poligony, co drugą linię, co drugi element. Także no, trzeba to wszystko pozaznaczać, to ja nie będę tu marnował czasu i wrócę jak to wszystko zaznaczę. Ok, zaznaczyłem już wszystkie poligony, teraz wystarczy dać extrude, musi być opcja zaznaczona by polygon i dajmy po prostu minus 1, nie, minus 1 to jest za dużo, dajmy minus 0,5. Ok, no minus 0,5 wygląda ok. Po prostu zatwierdzamy. Możemy jeszcze tutaj tą część delikatnie wysunąć na zewnątrz. No coś takiego. Teraz będziemy musieli wszystko zeskalować. Cały obiekt delikatnie.
Na razie wsuńmy, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. Ok, wsunąłem. Dajmy może 99,9, żeby uwidocznić tą linię, którą stworzyłem. Małego ekstruda, dajmy znowu 99,6. Ok, już jest ok. I jeszcze delikatnie do wewnątrz musimy wepchnąć. Okay. Tutaj też będziemy musieli nałożyć jakiegoś mesmufa. To jest dość widoczna część, także no nie możemy tego zostawić w takiej no, low poly dość. Dajmy 0.5, 0.1. Ok, nałóżmy mesmufa. Ok, no i sprowadźmy wszystko do jednego koloru. Jak widzimy, główny element już jest praktycznie gotowy. Teraz musimy zrobić jeszcze wycięcie na żarówkę. Więc po prostu na razie przejdźmy do Editor Poly. Ok. Wracamy do tworzenia standardowych obiektów. Bierzemy cylinder. Jak tu widzimy, mamy zaznaczony środek. Cylinder. A, rozumiem, za blueprintem się wszystko tworzy. Top view. Ok, nie tworzy się, bo było na... lekko przechyliłem kamerę i dlatego. No dobra. Tu jest środek, bierzemy cylinder. Tworzymy go mniej więcej o rozmiarach. Cóż, jest nieważne. Stworzymy go w wymiarach, żeby też nie było za mało, może 3. Wygląda ok. Teraz policzmy, ile linii będzie wchodziło. Będzie raz, dwa. Może trzy, dwa. Jak duże to jest? No, wydaje się, że to jest dość sporawe. Tutaj do 3,5. No i teraz tak. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 segmentów. Ok. Sprawdźmy jeszcze raz. Ta będzie szła tu, ta tu, ta tu. Ok, no. Wygląda, że wszystko się zgadza. Także bierzemy cut toola. Snapa, po prostu wycinamy tutaj okrąg. Ok, na razie możemy to schować. O, tutaj się nie działa. Tutaj. Może to znowu się posłużymy boolinem, po prostu weźmiemy. No jak, żeby to ładnie wyglądało, to może jakieś 20 segmentów. Bo i tak jak to będzie zasłonięte, ale chodzi o to, żeby po prostu była jakaś przestrzeń. Mesmuf jest włączony. No i znowu przechodzimy do boolina. Pickup, ale teraz bierzemy subtraction A and B. Ok. No i znowu convert editor poly. Jak widzimy, mamy okrąg. Teraz musimy zrobić coś takiego.
Jak to może wyglądać? Myślę, że wiem, jak to wygląda. Nie wiem, jak to się trzyma na sobie, ale mniej więcej wiem, domyślam się, jak to wygląda. To jest cylinder. Ok, dajmy jakieś tam 3, 2. Ok. Rozmiar dajmy. Troszeczkę tu słabo wgiąłem. No, załóżmy FFD ponownie. I po prostu wypchnijmy to jeszcze bardziej do środka. Okej, tam. Tutaj tak będzie wszystko w chromie, więc będzie odbijało światło. Okej, mamy coś takiego. Musimy tu jednak troszeczkę. Nie czas kolor, dajmy minus, nie, minus 7, ale tu chodzi o to, żeby było 3. Okej. Nie, cały czas nie mogę patrzeć na to. Tutaj o te linie chodzi, może jakoś. Tutaj wystarczy dać. Lapsa. Tutaj może jakoś. Proste bryły stworzyć. Tak. Zawsze to będzie. No, nie widać, że no, siatka już lepiej wygląda. Okej, no ale wróćmy do tego obiektu. Tam jest, sądzę, że będzie, z tego wychodzi żarówka i ona jest tutaj osłonięta przez tą osłonkę. Także stwórzmy kolejny cylinder, to już znacznie większy, o takich wymiarach. Dajemy convert to editable poly. Weźmy ten przód tego i zeskalujmy. Więcej na coś takiego. Wszystkie przesuny na wymiar mniej więcej. O, to będzie coś takiego. Ok, teraz tak, tu trzeba zrobić dwa wymienienia, także bierzmy się za to. Dajmy po prostu inset. No, dajmy po prostu points. Grew, trzymając, oj, i dajmy jeszcze raz inset. Więcej coś takiego i teraz dajmy extrude minus 0.1. No coś takiego mniej więcej to będzie. Dobra, mamy ten element. Tutaj jest zwyczajna siateczka. Także tutaj trzeba to usunąć. No ten tylny poligon też usuniemy. Teraz musimy pociągnąć to delikatnie do tyłu. Mniej więcej w taki sposób. Żeby to się rozjeżdżało. Weźmy na razie height on select. Ok, trzeba jeszcze tak wypchnąć. Powiększyć to, żeby rozszerzało się to tak jak to. Ok, jest top view. Tutaj poprawić. Mniej więcej na taki sposób.
teraz zrobimy cieniutką siateczkę. Daję może 5 na 5. Nie, to jest dużo. 10 na 10. 8 na 8. Coś takiego. Convert editable poly. I tak jak w poprzednich tutorialach pokazywałem. Tworzymy taką siateczkę. Set by polygon 0.1. Ok. Usuniemy ją. To może powinna. I usuniemy zbędne kawałki. Extrude minus 0.2. OK, i usuwamy. I teraz możemy usuwać zbędne kawałeczki. Jak tu widzimy, że brakuje, to nie przejmujmy się tym, zaraz to po prostu rozciągniemy i będzie pasowało. Chodzi o to, żeby nic nie wystawało poza ten element. Ok, teraz nałóżmy FFD, convert editable poly, teraz nałóżmy FFD, ok, może jednak potrójnego, a to najlepiej jeszcze poczwórnego, mamy wtedy większą możliwość pracowania. Będziemy musieli jeszcze cofnąć to do tyłu, żeby po prostu ukryć te niedoskonałości. Ale w sumie mógłbym zrobić tak samo, jak wycinałem ten kształt okręgu. Tak samo wziąć po prostu cylinder i go wyciąć. I chyba tak zrobię. No, ale po prostu będzie o wiele ładniej to wyglądało. Może po prostu stworzymy tą siateczkę jeszcze raz. Jest tu dość gęsta, ale jest bardzo cienka. Dlatego daję connect, control i usuwamy inset by polygon. Dajmy coś takiego extrude minus 0.2. Usuniemy. Mamy siateczkę. Teraz, żeby zrobić to pod wymiar, zaznaczymy te dwie linie, lub trzymając Shift, zaznaczamy te poligony, dajemy Detach, SE Clone, OK. Przesuwamy. Załatajmy nasze dziury. Troszeczkę rozciągnijmy. Też możemy jednak troszeczkę cieńsze zrobić. Coś takiego. Ok, bierzemy nasz... No, pivot jest źle ustawiony. Bierzemy tak. Po prostu boolean, pickup i intersection. Niestety to jednak nie zadziała ze względu na to, że ta siatka jest zbyt
zbyt rzadka, tak mi się zdaje. Tak, jest zbyt rzadka, dlatego też to nie zadziała. Dlatego no, niestety, ale musimy wyciąć to wszystko ręcznie. No cóż, no bywa i tak. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Przesuńmy. A dobra, już wiem. Po prostu tutaj. Damy troszeczkę dalej. A to troszeczkę bliżej. Ta linia. Tak. Lub. Ok, troszeczkę na zewnątrz wypniemy. Usuwamy. Teraz będziemy usuwać. Widzimy, mamy już taką małą zdetalizowaną siateczkę. Teraz trzeba się zająć wnętrzem tego. Czyli tutaj jeszcze nałóżmy czamfery, żeby były ostre krawędzie. To ok, loop, czamfer, 0.2, za dużo jeszcze 0.2. No mniej więcej coś takiego. Nie nałóżmy mesmów. Okej. Nie mamy coś takiego. Weźmy. A no ja. Teraz zrobimy taką prostą żarówkę, kolor table poli. Tutaj damy inset. Ok. Detach. Normalnie zdetachujemy ten element. Ok. Height unselected. Dajemy lekkiego, delikatnego extrude. To możemy w sumie tutaj cofnąć. Teraz dajemy tutaj bevel 1, dajemy 0.8 i extrude dajemy 5 i bevel ponownie na minus 1. To taki bardzo prosty model, tak żeby po prostu nie było tam pusto. Jak widzimy, troszeczkę jest za duży, dajmy po prostu scale. W taki sposób. Schowajmy naszą tą część. Dajmy do tyłu, zeskalujmy mniej więcej tak, żeby to ten element skądś wychodził. Tutaj nałóżmy ampery 0.1. ok. Co jeszcze tutaj można zrobić? Można zrobić, poprowadzić
boksy, które to trzymają, bo tak no, po prostu mamy lewitujący model, a wątpię, żeby to jakoś magicznymi mocami się trzymało. Także no po prostu poprowadzić jakieś takie delikatne boksy, żeby to jakoś wyglądało. Po prostu coś takiego zrobić. Dajemy mirror, mirror względem osi Y, to też takie coś zrobimy. I te dwa obiekty możemy obrócić, o. Okej. Okej, no to już musimy sami ręcznie to obrócić. Okej. No i mniej więcej takie trzy modełka możemy zrobić. Tutaj jeszcze narzucimy pojedynczego smufa. Tutaj ten tylny poligon nie jest potrzebny. Okej, tutaj jest też wystarczy pojedynczy. To jest zbyt mało, żeby było widać detale. Na żarówce możemy tylko narzucić smufa. On po prostu nie zagęszcza siatki, ale robi, że nie widać tych ostrych krawędzi tutaj. Ok. No i weźmy Anida. Jak widzimy, chyba tyle w tej części tutorialu. No jeszcze możemy narzucić tylko jednakowy kolor dla wyglądu. Także dziękuję za uwagę, jeżeli podobał Ci się ten tutorial, prosiłbym o kliknięcie lubię to i subskrybowanie kanału.